Witali, bardzo ważne spotkanie dla Was. Pokonaliście gwiazdę, no, która jest outsiderem tej ligi. Obawialiście się trochę Rudzian przed tym meczem? Powiem tak, że jeszcze po tym meczu z Gafem mówił, że to będzie ciężki mecz. Mecz taki wyszło. Boili się nie Rudowian, powiem tak, a sami siebie, żeby na ten mecz po prostu podejść w 110% naszej jakby, no, takiej dobrej formie, żeby... Wiadomo, że może dzisiaj nie był fajny mecz, ale najważniejsze dla nas 3 punkty, bo my musimy gonić tu, jakby utrzymać się w tej czwórce i powiem, że to był naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo ciężki mecz, bo no, wiadomo, że dla Rudy Śląskiej to był jakby mecz nie za nic, a dla nas to każdy ważny 3 punkty i my nie możemy tu u siebie stracić nawet 2 punkty, także to... Powiem, że to dla nas był bardzo ciężki mecz. Ale trzymaliście kontrolę cały czas w tym meczu. Prowadzenie dosyć spokojne, 3 bramki. Cały czas mniej więcej utrzymaliście tą 2-3 bramkowe prowadzenie. Chyba ułożył się ten mecz właśnie po waszej myśli. No, nie wydaje się, że już po pierwszej połowie tam było wszystko jakby zrobione, ale tak wyszli na początku drugiej, tak troszkę też stracili tą głupą tą bramkę. No, później strzelili. No dobrze, myślę, że... Powiem tak, że było wszystko po naszej stronie, tak, tam wszystko w naszym, jak to układało się, ale Ruda Śląska nie składała ręki i grała do końca, nawet wycofali bramkarze, także nie wiem, chcę podziękować temu zespołowi, że oni jeszcze do tej pory walczą, przyjechali tu do Chojnicy i powiem, że dobrze grali, no, ale my musieli to wygrać, także nic nie mogę innego powiedzieć. Jutro mecz FC Toruń-Gatta ważny też dla Was, bo gdyby lider tabeli pokonał Torunian, no to możecie być już dosyć spokojni, będziecie mieli 5 punktów przewagi nad 5. miejscem. Powiem tak, że na początku Gatta była tak mocno wysoko na 1. miejscu, a teraz ja oglądał tabele i mecze, jak przegrają, to będą po pierwsze mieć 2 punkty straty od rekordu, a po drugie będą mieć jeszcze mecz na rekordzie, także mogą stracić 1. miejsce, a to ja myślę, że dla zespołów takich bardzo ważne, bo wtedy stracasz swoje boisko, jak to mówić. Także myślę, że Gatta będzie mocno nastawiona na ten Toruń, wiadomo, że dla nas to lepiej, żeby Toruń przegrał. No, przepraszam, ale jak to mówić, nie ma co ukrywać, także byłoby fajnie, żeby Toruń przegrała. Trenerze, nie udało się wygrać, nie udało się gdzieś tam tych iluzorycznych mimo wszystko szans podtrzymać. Trwa chyba jeszcze mecz w Gliwicach, ale tam wygląda na to, że Pniewy mogą punkty wywieźć. Graliście nieźle, ale znów punktów nie przywieźliście. To znaczy przypadłość jest, że tak powiem, chyba od początku sezonu taka, że za łatwo tracimy bramki. My się musimy napracować, żeby coś strzelić, a przeciwnikom praktycznie prezenty robimy. Dzisiaj znowu zaczęło się od indywidualnego błędu. Później nie to, że Chojnice nas, jak to mówimy, rozklepały i robiły fantastyczne akcje, ale my ze stałych fragmentów, gdzie jesteśmy ustawieni w czwórkę, my dostajemy bramki. Także to jest niestety za łatwo. No i dlatego chyba to miejsce, które zajmujemy, to świadczy o tym, że no, takich błędów w ekstraklasie nie można robić. Trzeba jednak Was pochwalić, walczyliście do końca, ten wycofany bramkarz. Wierzył jeszcze trener, że można odmienić losy tego spotkania? Nie, to już chyba był za wysoki wynik. Światełko nadziei błysło, jak strzeliliśmy na 3-1, no ale od razu dostajemy ze stałego fragmentu na 4-1 i znowu te skrzydła upadły. Myślę, że jednak nie, że dzisiaj Chojnice kontrolowały ten mecz i mimo wszystko, mimo niezłej postawy i gdzieś wyrównanego meczu, bo muszę powiedzieć, że bardzo dużo okazji mieliśmy dzisiaj, stworzyliśmy sobie. Gdybyśmy to strzelili, no to wynik by się gdzieś tam oscylował między remisem, może jedną bramką dla Chojnic. No natomiast za dużo prezentów po naszej stronie, dlatego Chojnice zasłużenie wygrały. Ale rywale też mieli swoje szanse. Krystian Brzęk, kilka dobrych sytuacji. Później no, szansa młodego bramkarza. Jak pan ocenia jego występ? Tak, bardzo pozytywnie. Wszedł, pomógł. Dostał tylko jedną bramkę i to w przewadze po czerwonej kartce, także nie mam żadnych uwag. No, natomiast trzeba powiedzieć, że jedna i druga strona dzisiaj miała dość sporo sytuacji. No, ta skuteczność była taka, powiedzmy, nie z najwyższej półki. No ale mimo wszystko jednak to doświadczenie
ta rutyna i te indywidualności w Chojnicach to jednak przeważyły na tym, że dzisiaj Chojnice wygrały. Trenerze, ważne punkty zostają w Chojnicach. Spodziewał się trener takiego pojedynku, czy jednak może troszkę trudniejszego, może troszkę łatwiejszego tego meczu z Gwiazdą? Dziękuję. Chcę podziękować swój zespół za 3 punkty. Idziemy po kroku do tej czwórki. Jeżeli będzie o meczu, jak pan powiedział, ja byłem od poniedziałku do piątku na kursie i przyjechałem, zobaczył dzisiaj, tak będzie mówić, zobaczył dzisiaj mecz, no naprawdę dobrze co my wygrali, jestem 3 punkta, no mówiłem w szatni, co to będzie ciężki mecz, bo Gwiazdy już nic nie potrzebne, oni spoko grają w piłkę, a nam potrzebne 3 punkta. I to wtedy zawodniki myślą, co trochę źle zagrali. No dobrze, co strzelili my 6 bramek i 4 słupka u Bondaria było. To bardzo dobrze. Ну, если ходи у игры, то не сподобалося мне дичий зеспал, як ми грали в пілку. Ale chyba można być zadowolonym z stałych fragmentów gry. 3 rzuty rożne, 3 bramki, to chyba niezła skuteczność. Nie, no to tak, tak. Cały czas pracuję nad tym elementem i bardzo dobrze, co te 3-4 bramki, 3 bramki wpadli, to bardzo dobrze i no powiem, będzie dalej, dobrze co jestem ta przerwa, najważniejsze co przyjechali Chapaki, Wojciechowski i Kryzyl, pokaże, żeby wszystko było dobrze, przygotujmy się i myślę co będzie dalej jeszcze lepiej. Trochę mniej stresu będzie jutro przed telewizorem, oglądając mecz FC Toruń z Gattą po waszym zwycięstwie? No tak, tak, to cały czas. Ну, не могу так мыслить, ну, если все будет хорошо, то Гата выиграет, она едет на первое место и далее. Если Торунь проиграет, то уже мы имеем перевагу 5 пунктов. Ну, забачимо, то есть темпилка. Дичей хорошо, а за хвилю может быть не хорошо. Нам целый час нема той разницы, кто выиграет Гата или Торунь, нам треба приготовиться и играть далее. Do momentu tego pechowego, kiedy otrzymałeś czerwoną kartkę, ten mecz po myśli drużyny się nie układał, ale chyba ze swojego występu możesz być zadowolony. No, kilkukrotnie ratowałeś swój zespół z opresji. Czy od tego jestem, żeby pomóc chłopakom bronić. Starałem się zrobić to najlepiej jak mogłem. Minimalnie się chyba spóźniłem przy wyjściu. Kontakt był, czy kartka była słuszna, czerwona. Musiałem to sobie zobaczyć jeszcze raz spokojnie na wideo i ocenić. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, sam siebie nie będę oceniał, od oceniania mnie jest trener, ja mówię, ja wychodzę zrobić swoje, szkoda, że zagraliśmy w miarę dobry mecz, bo graliśmy piłką, mieliśmy też sporo sytuacji, może gdybyśmy my otwarli wynik, a były ku temu sytuacje, to też by było inaczej, czy też ewentualnie przy 3-0, 3-1 strzelamy, mamy też dwie sytuacje, które możemy strzelić, nie strzelamy niestety, dlatego jesteśmy chyba tutaj, gdzie jesteśmy, tak, bo nie mamy tej zimnej krwi i tak to się układa, no niestety, pierwsza liga, będzie dla nas w przyszłym roku, będziemy walczyć pewnie i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wrócić do Ekstraklasy. Czy na to zasłużymy, to się okaże. No właśnie, te zmiany w przerwie, włącznie swoim przyjściem do Gwiazdy, chyba wyszły tej drużynie na dobre. Myślę, że z meczu na mecz gracie coraz lepszą piłkę, ale wciąż brakuje tych punktów. Gdzie byś upatrywał właśnie powodów ku temu? Trener Kryger mówi, że po prostu za łatwo bramki tracicie. To jest właśnie chyba całe sedno sprawy. Bardzo ciężko pracujemy na to, żeby bramkę strzelić, natomiast tak naprawdę jeżeli się dzisiaj spojrzy na mecz i bramki, któreśmy stracili, to oddaliśmy 4 bramki po ewidentnych naszych błędach. Pierwsza bramka, przegranie przez środek boiska, po prostu no jak juniorzy nawet tak bramek nie tracą, jakbyśmy dzisiaj tracili 3 bramki po stałych fragmentach gry. Musimy sobie naprawdę przeanalizować tą sytuację, bo to nie są pierwsze bramki po stałych fragmentach, które tracimy. No tak jak mówię, ciężko musimy na to pracować. Niestety też jeżeli sobie wypracujemy sytuację, to gdzieś ta noga zadrży. Nie wiem, czy to kwestia głowy, kwestia może ogrania, co po niektórych na poziomie ekstraklasowym. Ja mówię, może ten sezon w pierwszej lidze, który jest przed nami, sprawi, że ta drużyna młoda się ogra i trochę to będzie lepiej wyglądało w kolejnym sezonie. No ale tak jak mówię, to czas pokaże. Jak podeszliście do tego meczu? No bo matematycznie szanse na utrzymanie jeszcze mieliście. No ale tych realnych chyba nie za wielkich. Czy już byliście pogodzeni z tym, że no niestety pierwsza liga w przyszłym roku zawita do Rudy Śląskiej?
Czy pogodzenie na pewno. Dziś to matematyka matematyką, tak, trzeba patrzeć na to bardzo realnie. Jeżeli nie zdobyliśmy w tylu meczach punktów, to nagle nie ma co liczyć, że w ciągu czterech kolejek przy takich przeciwnikach, jakie jeszcze mamy, że uda nam się ugrać tych punktów komplet, bo to jest raczej bardzo trudne. Chcieliśmy po prostu wyjść, zmazać plamę po ostatnim meczu z Katowicami, który nam, można powiedzieć, że nie wyszedł, tak, bo też straciliśmy, ale ponownie głupie bramki, tak, i to jest dziś konsekwencja tego, dziś powielamy pewne błędy. Nie wiem, musimy, tak jak mówię, troszeczkę może mocniej popracować nad grą w defensywie i trochę więcej cierpliwości w ataku, bo te mecze naprawdę wyglądają całkiem nieźle momentami, bo potrafimy wyjść nawet przy dużym pressingu, natomiast potem, jeżeli się nie strzela z tego wszystkiego, no to trudno jest być na górze, tak, niestety. Takie jest nasze.